teraz nie ruszysz nogami. Ja mam twoje nogi. Zatopowany zatopowany imat. Tu i tu i tu i tu. Aha, nawet nie możesz mnie zaczarować, bo nie ma siły. Czary Mary, żabka. Czary Mary, balon. Balon. Pęk! O, okej. Czary Mary, pudełko. Przesyłka! Przesyłka? O, jesteś przesyłka? Tak! O, to ja rozpakuję tę przesyłkę. Całkiem fajna ta przesyłka moja. Moja fajna przesyłka. A nie uważasz, że trzeba by tu było trochę posprzątać? Zanim się będziesz schował? Czyli no, żeby pudełko zachować. Trzeba to delikatnie tutaj może by to było nie urwać. Tata chyba weźmie jakiś nożyk. Jeszcze. O ja, ale będzie składania. A co to? Jeszcze taka część była? No super. Popatrzcie ile klatku. To ty po kolei robisz. Musimy zobaczyć do instrukcji najpierw. Poczekaj. Jeszcze nie otwieramy. Najpierw otwieramy chyba ten. O, tutaj. Ale tu jest taka długa część. To jest ta długa część. Wow. Dobrze. No pokaż co zbudowałeś mi, Kasiu. No ale zobacz na instrukcję, bo inaczej to nie poskładacie tego. No, teraz musimy tak iść zgodnie z instrukcją. Dobrze, to pokaż mi koło. Robisz nowe koło i drugie. Słuchajcie, ja się właśnie przebrałam, porobiłam zdjęcia rzeczy na Vinted. W ogóle strasznie żałuję, że Mikołaj już wyrósł z tych bucików. Słuchajcie, to są najlepsze buty dla dziecka, jakie mogą być. One praktycznie są w stanie jak nowe. Jedyne co widać to tutaj po tych skulkowaniach tego ocieplenia, ale to widziałam, że one już w sklepie od przymierzania niektóre były skulkowane. Tak wygodne buty, że szok. Będę Mikołajowi zamawiała w odpowiednim rozmiarze na teraz. Lepszych nie było. Naprawdę. One normalnie są po 400-500. Wystawiłam je za połowę ceny, bo praktycznie są jak nowe. Mikołaj naprawdę w nich niewiele chodził. Zresztą on był młodszy, mniejszy. Jeździł w wózku po prostu. Dlatego to informuję. I druga moja perełka, którą kupiłam w za dużym rozmiarze. To słuchajcie, buty z Tomiego. Praktycznie jak nowe. Trzeba je po prostu przeczyścić, bo gdzieś tam mi ze ścierki coś zostało na tych butach zamszowych. Mi po ciąży jakby stopy zrobiły się większe. Kupowałam te buty właśnie po ciąży i aktualnie wróciłam do swojego rozmiaru. Ja nie wiem, jakim cudem to jest możliwe. Ktoś powie, że to jest niemożliwe, a jest, bo te buty nam nie pasowały. Miałam je dwa razy i przestały pasować. Link do profilu Vinted daję Wam w opisie filmu. Jest taki sam jak na Instagramie. Now Enjoyment wpisujecie i jesteście. A teraz idę do chłopaków skończyć robić obiad, a oni składają dalej. Jadźcie, Miko! I to tak super jeździ? No, tak jeździ jeszcze. Pokaż wam, jak się podnoszą te ręce. Pokaż. No co ty? Takie pokrętło. Pokrętło tu jest takie. Aha. Powiem wam, że ja już się jestem taka z deka zmęczona. Wstałam o 5 rano w sumie, bo się wyspałam, a teraz bym poszła spać najchętniej. Chłopaki zbudowali tą koparkę spychacz. Tak, Mikołaj, jak wygląda spychacz? Uuu, nice, ale czadowy jest. Dobrze, nadszedł czas na klejenie lustra. Krzyś przyszedł z pomocą, ze swoim sprzętem. No, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Na razie czekamy. Będziemy nakładać pierwsze, zaczekamy aż dobrze dnę podłogę. Taka jestem ciężka, czy co?
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Musi się to dobrze chwycić, bo od tego będziemy opierać kolejne lustra do góry. Ja jeszcze umyłam okna dzisiaj, powystawiałam rzeczy na Vinted, porobiłam im zdjęcia, jeszcze muszę iść na górę to ogarnąć. A firana, bo jakiś vlog temu mówiłam Wam i pokazywałam Wam, że zamówiłam firanę w Leroy Merlin, żeby mi ją uszyli, bo ja uszyłam ją krzywo. I założyłam ją dzisiaj, pokażę Wam, jak wygląda. Firana wygląda tak, zależało mi na takiej ala rzymskiej, natomiast nie jest odszyta idealnie. Myślałam, że wiecie, że ja miałam problem z tym materiałem, ale widocznie pani, która szyła, też miała problem, bo tutaj mamy taką sporą falę. Jak widzicie, tutaj mamy wąsko, tutaj mamy szeroko, no i gdzieś ta firana ucieka, natomiast wygląda na pewno lepiej niż ta, którą ja uszyłam, ale nie jest to perfekto, nie? No, natomiast jest ok, taki miałam tutaj zamysł, żeby nie dawać zwykłej firany, tylko taką a la rzymską. W środku mamy te czarne takie przęsła, może je wymienię kiedyś na białe, zobaczymy. Na razie nie znalazłam nic innego, co by tutaj pasowało i w sumie one mi nie przeszkadzają, nawet mi ten wygląd się podoba. Dobrze, a teraz czas na klejenie lustra. Ja dzisiaj wyglądam już jak naprawdę zmięta. No. Jest mi jakoś tak ciepło, nie wiem, mam uderzenia gorąca. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem. Także wesoło. Budujesz? Coś buduję, a ty już musisz wszystko zgadywać. No bo widzę my. Zawsze też to zrobię. Żeby nie było, ja też coś zbudowałam. Hello. O ty, popatrz jakie mam łęsy. Mój robot. Mój. Proszę. Jaką ma czapeczkę? I jest na wrotkach. Ojej. No, mam... Tak, mama teraz buduje nowego. Jaka? Dobra. A widzisz, jakie mam wąsy? Wąsy? O ty, nie widać, bo to nie jest mleczko, wiesz? Jak tam tata złodzieju? Super, jestem genialnym złodziejem. Mam tutaj nawet magnes. Mogę wszystko przyciągać, patrzeć na komórkę. Przepraszamy za problemy z nadawaniem, ale... Okej. Okay. Wyłącz magnes, wyłącz Trzymaj! O, dobrze, że Mikołaj to chwycił. Dzień dobry. Ten dzień zaczynamy od tego, że zepsuła nam się lampa. I Krzyś ją naprawia, lutuje. W ogóle to jest lutownic. Brzydko lutuje, strasznie brzydko lutuje. Jak ja brzydki zrobiłem lut, ale działa. To jest najważniejsze. A najlepsze jest to, kiedy ostatni raz widzieliście ten sprzęt. Bo ja ostatni raz widziałam go w rękach taty, jak miałam może 6 lat. No ale ona jest niezawodna. Tak, ja wiem, że to stara, stara, najstarsza, najprostsza lutownica i jest niezawodna. Ale chodzi o to, że jak zobaczyłam ten przedmiot po prostu, tą lutownicę, to taki miałam powrót po prostu do dzieciństwa. Ja zrobiłam Mikołajowi śniadanie. W ogóle fajna taka biała czekolada z orzeszkami. Karmel czy coś takiego. Super to smakuje, taki delikatny sos, żeby nie dawać tak dużo cukru do jakichś placuszków i tak dalej, tylko żeby słodki był sos. Zawiera substancję słodzącą bez dodatku cukru, więc troszeczkę daję na górę. Tutaj gotuję jajka, bo będę robiła pastę z awokado, a Krzyś ma specjalne... jak ty wyglądasz teraz w tym świetle, mi świeci, zrobię zdjęcie. Jeśli wywalę jeszcze te dwie diody, które nie świecą, to ta ostatnia będzie świecić. Okej. I reszta świeci. Czyli wywalę jeszcze te dwie i ta ostatnia jeszcze będzie światło dawać. Okej. Mówimy, że już ten plastik jest na maksa stary i cały się sypie. A to jest nowa lampa, ile ona ma? No tyle, ile łazienka, z 5 lat. No. To wiesz... No to 5 lat plastik się rozsypuje? To... No chciałabym bardzo tak. Bardzo recyklingowy. Tak, tak powinno być, no nie? No wtedy bym nie, wtedy bym nie żałowała, jakby wszystkie butelki miały trwałość 5 lat, a potem się rozsypały. Kupisz sobie coś innego i cię rozsypie? To kup ze szkła.
Ale ja nie mówię o takich rzeczy. Pire z dyni, w słoiczki, wkładam je do zamrażarki, bo mi... A zaciągło mi! Ty, Krzyś, zaciągło mi to pire! No co ty? To może ja sobie zostawię je, no co będę, wiesz, bez sensu. Drugą też mi zaciągło. Tu mam nawet zapisane, ile w środku mam, żebym wiedziała, bo to jest porcja na ciasto. Tutaj sobie nie zważyłam, bo się zagadałam i zagapiłam i nie zważyłam, ale czad! Patrz, w ogóle się nie przejmowałam, w ogóle tak, się nie przykładałam, i się zaciągło. Krzyś mówi, że naprawił lampę. Jest, świeci. Słuchajcie, myślałam, że to już będzie koniec tej lampy. Ale nie widać. Gdzie? Nie, ona jest tak rozblurowana, że nie widać, że coś tam się przestało działać. A ja dzisiaj w planach mam zdjęcie głowicy prysznica, tej słuchawki deszczownicy i wyszorowanie jej jakimś cudem. Bo to, co ona robi, jak ona wygląda, tak zaszła, że to się w pale nie mieści i to w przeciągu z dnia na dzień jest gorzej. A najgorsze jest to, że nie da się jej otworzyć i muszę ją jakoś wyczyścić tak z czapy, nie wiem, wykałaczkami, cokolwiek. Zobaczymy, czy się uda, czy już po prostu zwariuje. Dam ci żytownicę. Zalutujesz to niedobre. No, no. Nie będą mnie denerwować. Brawo, kochanie. Jestem z ciebie dumna. No, zajebiście, że nic nie widać. No, to z tego się cieszę. Ja się nie dziwię, że tak kobiety marzą o takim facecie, bo teraz ciężko takiego dostać. No, jeszcze tam są niepowracane. Pokażę wam fajne puzzle. Kupiliśmy je w Pepco. One mają taki nieregularny kształt. Kosztują 15 zł. I tu mamy jeden autobus i drugi autobus. Zaraz wam pokażemy, jak one wyglądają, gdy się je poskłada. Ale naprawdę super zabawa. I takie bardzo kreatywne, wiecie, pobudzające do myślenia. Nawet dla dorosłych. Także dla nas bomba. Widzicie? Nie mają kształtu klasycznych puzli, tylko zupełnie, zupełnie inne. O. Chłopczyk, a tam jest jeszcze myszka. Ja ona pójdę, ja. Do góry nogami masz. Nie. To nie włożę. Nie włożysz? Nie. O ty. Nie gryzaj. Jest cała. Słuchajcie, zabieram się za tą nieszczęsną deszczownicę. Trochę ją oczyściliśmy z zewnątrz i ja stwierdziłam, że jest lipa, bo tutaj nie ma praktycznie wejścia, no nie? Więc mogę tylko i wyłącznie zasypać ją w tą stronę i liczyć, że to wszystko wejdzie do środka. I stwierdziłam, że zrobię taką mieszankę z octu i sody oczyszczonej, bo kąpiemy się pod tym i żadne jakieś tam ostre detergenty, ostra chemia, no nie wchodzi w grę, bo po prostu bałabym się, że jak potem pójdziemy się myć, a trochę tego nie dopłukam, to wszystko będzie mieć na włosach, na ciele i tak dalej. Więc pójdę w te naturalne składniki i zobaczymy, co się wydarzy. Może być grubo. Słuchajcie, taką sodę do czyszczenia i mycia. Dobra, grubo tego dałam. No, ile mogłam. Gotuję wrzątek. Teraz będziemy polewać to octem. Jak szlak trafi, to szlak trafi. To tak miało być. Pochłaniacz. Najgorsze jest to, że to jak ja tak to czyszczę, to wchodzi do środka i potem i tak mi zatyka.
potrzebowałabym taką deszczownicę, którą będę mogła otworzyć po prostu i sobie ją wyczyścić, bo ja się aż boję, co jest tam wewnątrz tego, nie? Dobra, wrzątek mi się zagotował. Dokładamy do tego jeszcze to. Dobra, pływa mi to w tym. Dobra, przyjdę do Was teraz, pokażę Wam te moje zakupy z Action. No te wazony to widziałyście wcześniej. Tutaj wzięłam te saszetki odbarwiające. Jestem strasznie ciekawa, czy to coś nam da. Tutaj mamy chyba 5 saszetek. Myślałam, że jest jedna, więc spoko. Wzięłam sobie to takie dwa, bo myślałam, tak jak mówię, nie zauważyłam. Wzięłam baterie, bo u nas baterie cały czas niestety. No mieliśmy te doładowania, ale te doładowania w momencie padają, słuchajcie. I ja nie wiem, ile bym musiała ich kupić, bo do pilotów i wszystkich tych Mikołaja zabawek co chwila coś, więc kupiłam baterię. Kolejna rzecz to te granulki do... jako zapachowe do prania. Pięknie to pachnie, naprawdę uwielbiam te granulki. Możecie też sobie nasypać do woreczków trochę tych granulek, wrzucić do szuflady, przepięknie pachną później ubrania. Taki mój tip, jak mi się coś rozsypie, to tak przez przypadek to kiedyś znalazłam, rozsypały mi się te granulki w pralni, poszłam je poodkurzać i zaciągnęłam je po prostu do odkurzacza. I potem jak odkurzałam resztę domu, to wszystko pachniało tymi granulkami, więc też spoko opcja, żeby przy okazji sobie odświeżyć przestrzeń w domu odkurzaczem. Wzięłam rzęsy bondingowe i słuchajcie, mam je naklejone, bo zrobiłam już test. Jak widzicie, wzięłam aż 4 paczki, bo jedną zaczęłam używać. Tutaj się wstrzymam z powiedzeniem Wam co i jak, bo znajdziecie informacje na drugim kanale. Cały test pokażę Wam, jak to się przyklejało, jak to wyglądało i też w shorcie na Instagramie też się pojawi taka informacja, więc będziecie mogły sobie zobaczyć. Ja wzięłam ich więcej, ponieważ zawsze biorę więcej tych rzęs i mam na przykład swoje ulubione rzęsy z Action, które doklejam jako połówki, więc stwierdziłam, że potem będę pewnie miała problem, żeby je znaleźć, bo to jest tak pożądany produkt, że to się w pale nie mieści. A czy na pewno powinien być? No to odpowiedź Wam dam na drugim kanale i na Instagramie. Co tutaj jeszcze mam? Wzięłam sobie, kupiłam taki produkt do brwi. Też będzie test jego na Instagramie, więc Was serdecznie zapraszam. I jeszcze błyszczyki, które zmieniają kolor pod wpływem pH naszych ust. Wzięłam różowy i taki brzoskwiniowy. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądać. Mam też maskę do ust. Tego wszystkiego testy zobaczycie na Instagramie, więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam. W tym tygodniu one po prostu polecą. O, coś mi tu wypadła. Ona ma być truskawkowa i nakładamy ją po prostu jakby na noc. Taka maseczka dla ust na noc. Tutaj mam jeszcze, o, wzięłam sobie pomadkę do ust. Były za 4 zł te Carmexy. Fixer do makijażu, też będzie test na Instagramie. I to chyba jest do brwi, bo wzięłam 2 różne. Tutaj mam taki drugi, który jest jakby podzielone są te brwi, znaczy ten produkt na jaśniejszy i ciemniejszy, że możecie sobie, wiecie, takie ombre na brwiach zrobić, przód jaśniejszy, tył ciemniejszy, albo używać jednego konkretnego. To tak to wyglądają te moje zakupy. Jeszcze idę po koc, zobaczymy jak on będzie wyglądał tutaj na łóżku, bo jak widzicie teraz mam koc z IKEA, ale on nie jest na tyle taki długi, bo to jest taka narzuta na łóżko. Ona nie jest taka długa, bo chciałam, żeby ona spływała po dwóch stronach łóżka. A jak dobrze, że mam tak łóżko ustawione, że z tej strony zrzucę jej więcej, tam mam po prostu krócej i to jako tako wygląda. Natomiast chciałabym taką, która pięknie zasłoni całe łóżko. Mam ten koc. No spore, ale jest bardzo cieniutki. On jest taki mega milusi, ale cieniutki. Krzyś się martwił, bo mam taki jeden koc chyba też z Action i on jest taki podwójny, pomarańczowy. On jest mega ciepły, natomiast w pralce, w suszarce on jest strasznie irytujący, nie chce się w ogóle suszyć. Strasznie ciężko się go suszy, więc zastanawialiśmy się, czy ten będzie podwójny, czy nie. Nie jest. Dobra, załóżmy go na łóżko i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
No i o to mi chodziło, słuchajcie. Z tej strony leży i z tej strony też leży. Okej, okay, jest czadowy. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, naprawdę sztos. Spoko, jestem mega zadowolona. Jest taki delikatny, no, czad. No i dobrze, że wzięłam jasny, bo tak mnie na takie jasne, kremowe kolory aktualnie bierze. Zresztą widzicie, jak tutaj wygląda. Ale super, czad. A tutaj stoi, no, dalej czeka na moje opowieści dziwnej treści. Okej, okay, a jeszcze Wam pokażę od razu, bo pewnie część z Was zwróci uwagę. Hitowy projektor, który jesteśmy w trakcie testowania i bardzo wiele osób o niego pytało, więc odpowiadam, za niedługo będzie jego recenzja, ale dajcie nam go też przetestować, żebyśmy mogli się na jego temat wypowiedzieć i wszystko Wam o nim opowiedzieć, bo tak zawsze działamy, że zanim dajemy tutaj produkt, to nie jest tak, że my dostajemy produkt i od razu go polecamy i tak dalej. Chcemy wiedzieć, jak on działa, jak się sprawdza, chcemy wiedzieć wszystko na jego temat, żeby też móc Wam potem odpowiedzieć na pytania, które ewentualnie się pojawią, a jakby umknęły nam podczas nagrywania lokowania. Także ten materiał będzie też za niedługo. Jak na razie mogę powiedzieć, że wygląda naprawdę zacnie i powiem Wam, że podoba mi się, jak on tutaj stoi. Wygląda jak taki po prostu głośnik. Tamty, z tego się nie przejmujcie, bo te kable będą pochowane. Tam mamy specjalne miejsce, żeby je schować. I podoba mi się, że on jest czarny. Akurat w przypadku takich sprzętów mam wrażenie, że mniej rzucają się w oczy, gdy są w takich ciemnych kolorach. Ale o tym to w kolejnych materiałach, także obserwujcie. Bye!